Szukasz inspiracji na maj? I już je mam. Miesięcznik Bliżej Przedszkola z materiałami na maj, a do niego dołączona płyta oraz pomoce dydaktyczne, 60 ilustrowanych pomocy dydaktycznych, a także plakaty tematyczne. Maj to oczywiście święto rodziny. Zachęcamy Was do skorzystania z scenariusza przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty Najsłodsza Miłość. Wiosna rozgościła się na całego, zatem nie mogło zabraknąć wiosennych inspiracji w naszym miesięczniku. Przygotowaliśmy dla Was ciekawe, kreatywne, wyjątkowe i inspirujące zabawy z łąką w tle. Spójrzcie sami, jakie są to propozycje. Między innymi sensosmyki, zabawy rozwijające zmysły, zielona przygoda, Kto mieszka na łące, czyli kącik dla grup żłobkowych oraz młodszych grup przedszkolnych oraz fantastyczny, kompleksowy temat Zieloni Detektywi. Jak zostać zielonym detektywem? Stwórzcie razem z nami albumy przyrodnicze, zaglądnijcie do lasu i jakie zwierzątka można zobaczyć w lesie, a także z lupą na łące. Gigaplakat dołączony do tego numeru idealnie sprawdzi Wam się przy quizie przyrodniczym, czyli takiej zabawie z planszą edukacyjną. Wasze przedszkolaki będą musiały powycinać sylwety zwierząt, które mieszkają na łące i umieścić je w odpowiednich miejscach. Maj to również pszczółki. Sprawdźcie, jakie różnorodne materiały czekają na Was w miesięczniku, które dotyczą tych bardzo przydatnych owadów. Są to m.in. propozycje rysopisów. Mamy również zabawy nie tylko po angielsku z pszczółkami oraz kącik kreatywnego nauczyciela. Fantastyczne zabawy manipulacyjne, a także rywalizacyjne z pszczółkami. Maj to również święto rodziny, dlatego przygotowaliśmy dla Was kompleksowy temat Dom i rodzina, którym to poruszone zostały zagadnienia związane z rodziną, z najbliższymi, rodzinne pasje, nasze wspólne miejsce, wymarzony dom, rodzina razem Cię trzyma. Sprawdźcie koniecznie nasz plakat, na którym przedstawiliśmy różne aktywności, które rodzina może wspólnie wykonywać. Jak co miesiąc zachęcamy Was do podjęcia wyzwania witaminkowego. W maju jest to groszek. Przypominamy, że jest to już przedostatnie warzywo, dlatego warto jeszcze wziąć udział w naszym wyzwaniu witaminkowym. W tym numerze zobaczycie również, jak stworzyć bajkowy groszek z papieru